Specjalnie dla was posprzątałem. Co mam, wariaty? Dobrze działa wszystko, bo dawno nie było live'ów. Wydaje się, że zajebiście wszystko. Dobra. Siema, siema. Normalnie chyba czekaliście tam parę dni na live'a, co? Przez te moje wyjazdy na meetupy. Siema. Mody słabe ręce dzisiaj. Mody słabe ręce, ja tu widzę obrażane. Obrażany zostałem, kurwa, obrażony. Skoro wesyny mnie cisną jakieś. Zaraz ich na plombę walimy. No, dobra, wariaty, wchodzę na TS-a. Było, wiesz, bo ja, my poszliśmy za Akłą na mecz wcześniej. O Jezu, ten już tam pierdoli. Siema Elson, siema, siema wszystkim. Powiatowy X5. Pieta do pieniążka mi wjechał. Normalnie, po przyjeździe. Po przyjeździe dla Rafoniksa zajechał grosiakiem. Dziękuję. Dopisujemy Pieta, normalnie. Coś wam powiedzieć na temat Gdańska, zanim zostanę o meetupie coś powiem? Do której planowanko streama? Do 2-4 jakoś. Omegle o 2-1 dzisiaj, nie? Omegle o 2-1. Co? Byłem w Gdańsku. Na meetupie. I co mam wam powiedzieć? No, miasto normalne, nie? Takie normalne miasto, wiadomo. 5 donate'ów mi wysłał Pieta. Razem. Dobra, to zaraz dopiszę, jak 5 przeleci. No i byłem w Gdańsku i normalnie tako, żeby na Ergo Arenę na event dojechać spod mojego hotelu, to wiecie, ile taksówka kurwa kosztowała? Jak mi typ cenę powiedział taksówki, gdzie kurwa u mnie w mieście, to za taką trasę bym płacił dychę, nie? Za taką trasę u siebie w mieście bym płacił dychę. Z Ergo Areny, z hotelu do Ergo Areny, ja nie wiem, z 2,5-3 km, nie? Chłop, kurwa. Taksówkarz pierdolony, frajer, powiedział 63 zł. Za taksi, w jedną stronę, kurwa. Tak mi, kurwa, ten Gdańsk szczyścił portfel, że ja pierdolę, nie? Tam wyjebałem, kurwa, w tym Gdańsku. Tak o policzyć pieniędzy, ile wyjebałem w tym Gdańsku, to... Z dwa koła na pewno, luźno. Bez kitu. Pierdolone miasto, takie kurwa dużo pieniędzy żre, nie? Te city ogólnie, ten Gdańsk. W chuj pieniędzy żre, ten Gdańsk. 63 zł ta za taryfę. Bez kitu. Brafon, bo u nas w Gdańsku w sezonie jest w chuj drogo, bo nastawieni są pod turystów, a szczególnie na Niemców. Ale wiesz, no ja wiem, on widzi frajer, że wsiadam z torbą, no to myśli sobie, że se zarobi, nie? To chuj, ja wróciłem do siebie do miasta z tymi walizkami, z torbami. To też kurwa myślał, nie wiedział, że jestem od siebie z miasta, tylko wiesz, widział walizki, myślał, że turysta. To też kurwa nieźle policzył za kurwa 1 km, 2 dychy. No myślałem naprawdę, tak mnie kurwy spompowały z pieniędzy, że jestem taki wkurwiony. Ale na meetupie było zajebiście, jeśli chodzi o samą imprezę ITP, to było zajebiście. Ludzie też zajebiści. Widzowie zajebiści w chuj są, fajne chłopaki, kurwa, większość to dorośli i mniejsi, taka mieszanka, ale z każdym zajebiście się gadało, z każdym piona była zbita, z każdym jakieś parę słów zamienione, nie tylko z widzami, z youtuberami, nie, się porozmawiało przecież, no. Czyli samo widziałem, Nitra to już widziałem z Graczolem i Miszczem, to już od razu jak przyjechałem, wysiadłem z taryfy, to oni też wysiadali, to stali z walizkami, to tam też pogadaliśmy. Normalnie, fajnie było, zajebiście. Siemanko, siemano. Co ten donek tak szaleje tutaj, że powtarza się? No co Kaman? Jaką BMW jeździł Beniu? Beniu, jaki kanał na TS-ie? Ja zmutowany, jestem na kanale właściciel Rafoniks, bo gadam z wami i nie chcę, żeby mi przeszkadzali. No,
Co tam, macie jeszcze jakieś pytania? Jak nie macie, to zaraz coś od siebie jeszcze powiem, poopowiadam. Vloga widzieliście, nie? Nagranego na kanał. Tam już 18K wyświetleń prawie, 2200 lajków chyba. Vlog zajebiście wyszedł, chłopy mówią. Osobiście mnie się średnio podoba. Pierwszy donate od Buta, młody. Dzięki za pieniądza. Tak o, normalnie, dziękuję. Dopisujemy. Macie jakieś pytania, to piszcie. Nagrasz GTA 5. Będą grane gierki, wszystko będzie już teraz zaczynane, taką, wiecie, obrotów nabierze wszystko na kanale teraz, bo jest. Chce się robić, nie? Po tym spotkaniu z youtuberami i na meetupie ogólnie. Chce się pracować, nie? Elo, pozdrawiam ciebie i Kingę, nie zapomnij o mnie. Pawinex X z meetupa. Pamiętam, mordo, dziękuję ci. No, naprawdę zajebista impreza, kurwa, mówię. Kto nie był, niech żałuje, albo niech nie żałuje, bo jeszcze Wrocław meetup będzie, nie? Ja dostałem akredytację, nie? Ogólnie tam, żeby tam wbijać. Normalnie opaskę twórca tu miałem, do ochrony pokazywałem, wiecie, w chuj widzów różnych streamerów. O, czekajcie, ten jest nie mordo, części vlogi ziom, bo zajebiście wyszło, pozdro cycu. Dziękuwa cycu, okieto. No, na przykład było coś takiego, że widzowie mieli ten, ci co kupili bilet mieli ten, uczestnik, opaskę uczestnik, niebieską. A ja miałem czerwoną, czy tam pomarańczową, nie, czerwona to była, z napisem twórca. Tu logiem YouTube'a, tam innych agencji, tych co to organizują. I jak był tłum ludzi, tych widzów, to normalnie, nie? Delikatnie na bok, żeby tam nikogo nie szturchać, czy tam nie popychać, bo to wiadomo, to nie są jacyś śmiecie, żeby tam się z nimi przypychać. Normalnie, albo sorry, albo coś. Normalnie, jak był tłum takich 100 osób, to normalnie szedłeś sobie, pokazywałeś żołnierzowi opaskę, wchodziłeś, a oni czekali na autografy, nie? Daj, okieto, dobry vlog, dzięki. Puść muzę, proszę. Masz, leci. Leci muza. No, była opaska twórcy. Macie jakieś pytania, to śmiało na temat meetupa, bo zajebista impreza była, w chuj. Z Gul Koper, Rafonix. Nie, hoduję brodę, gościu. Nie no, żartuję. Zmęczony byłem wczoraj, dzisiaj. To i drugi donate z Wokietka. Młody, dziękuję. Impreza zajebista, mówię wam, meetup. Coś fajnego. Pruł się do ciebie, ziomek? Nie, nikt się nie sadził tam. Nikt się nie sadził, wariacie. Co ty, bez przypału. Ochroniarzy było dużo, wiecie? W chuj, nie? Takie o. Nie wszyscy, ale były też kobiety w ochronie, nie? Takie malutkie kobitki. Ale. No, goryle też byli duzi, nie? Ochroniarze. Pozdro, łap za tą jebaną taksówkę, ha. Dzięki. Fajna imprezka, here, kurwa. Dobra, czytam wasze te komenty. Brzuszek ci chyba urósł, bo fotkę z meetupa widziałem. Jedni mówią, że urósł, drudzy mówią, że chudy. Ale ja ci mogę powiedzieć szczerze, no. Coś tam się robi, jakieś sadło. Jakieś opony. Norbert G, nie było. Rafał, może rajd? A zrobimy sobie jakiś rajd wieczorem gdzieś. Taki miły, nie? Dla kogoś. Rafał, wbijasz na PGA? Tak, dziewczyna ze zdjęcia po lewej to Kinga. No. Przesył na Megle na 20. No co ty, na 2-1 wariacie, bo trzeba w coś zagrać. Trzeba w coś popykać, nie? Pozdrów mnie. Pozdrawiam Konrada. Ha.
Co cię wkurwiło na meetup? Nie, nic mnie nie wkurwiło na meetupie, wszystko było dobrze. Jedyne co mnie wkurwiło to taksówki w tym Gdańsku, że są kurwa takie drogie, jebane suki. Masakra kurwa to jest z taksówkami w Gdańsku. Nigdy więcej, chociaż kurwa nigdy więcej, to piechotą się nie będzie chodzić, wiecie. Się nie zna miasta, no to co trzeba? Wydawać kurwa pieniądze. No ale przejebana robota. Tak opłacić po 6 dych za taksówkę, to popierdoliło ich. Wszędzie chodziłem, to płaciłem kartą. A na taksówkę se tak wypłacałem po stówce czy coś, do portfelika. To kurwa, to stówa, to jedna trasa i nie ma kurwa. Takie omy ciśnienie takie podniosły mi te taksówki tam. Taki wkurwiony byłem, cały czerwony chodziłem po mieście z nerwów. Kurwica mnie strzelała. Napiłeś się wódeczki z youtuberami? Nie, że z youtuberami. Byłem na afterparty. Tańczyłem na dysk. Tam dyskoteka też była, nie? Takie, że DJ gra i sobie tańczysz. No to co, tańczyłem. Tańczyli youtuberzy tam. Twórcy tańczyli, no to co? Wymachiwałem tam kolanem, kurwa, na parkiecie. Multi krzyczy, dawaj tu Rafona. Normalnie z Merganim żeśmy tańczyli z Multim i chuj. Mu zaleciała, bas napierdalał, a ja tam kurwa wiksy sobie napierdalam na parkiecie z nimi. Whisky się napiłem z Merganim. Whisky się napiliśmy z Merganim. Fotę z Graczolem se zajebaliśmy. Pogadałem sobie z Naturalem, z Nitrem. Z każdym, wiadomo, no. Jak się widzi osobę. Jak się widzi ludzi, których się lubi, no to trzeba się odezwać, nie? Normalnie, oni się odzywali, ja się odzywałem. Normalne gadki luźne. Elo, Rafun, Gdynia, Herej i Łokietek. Dzięki. Będę grał w Hurtworda. Elo, Rafonik, jak tam leci? Zajebiście. Fajna impreza, naprawdę. Meetupik, kurwa, zajebisty. Ja widzę, Michał, co oni piszą na czacie, czy był ten, czy był ten. Nie, nie było tych ludzi, o których piszecie. Trzy łokcie, ty chcesz, żeby mi łokieć odpadł? Raz, dwa, trzy. Nie było tych ludzi, o których piszecie, no bo... Nie wiem, no nie wnikam, czemu ich nie było, nie interesuje mnie to. Ja byłem. Ja sobie napisałem maila o akredytację. Mam ileś tam subskrypcji na kanale, no to kurwa wypadałoby napisać, nie? Napisałem, patrzę, jest akredytacja. Myślę, chuj, zajebiście, pojechałem. Trzeba trochę subów mieć, żeby na taką imprezę się wbić, nie? Nie ma kurwa tak na luzaku, że o, typek tam porobi na YouTubie kurwa tydzień, dwa, miesiąc, trzy i się wpierdala na imprezę. Co ty? Nie ma chuja. Rafał, ja lubię Naturala, bo jest fajny. Fajny. No pewnie, że jest fajny. Kurwa. Po ilu dniach ci odpisali o akredytację? 4 godzinach chyba. Ładna twoja kobita, Rafał. No pewnie, że ładna. Pozdrawiam, pozdrawiam tego. Kibikse, pozdro. Rafon, wapujesz coś? Co ty? Nie palę tych epetów, bo nie kupiłem jeszcze żadnego. Terra Lipa, kurwa, ostra po tym meetupie. Wyjebałem się tak, kurwa, z floty, że chuj, nie wiem, co to teraz będzie. Będę musiał, kurwa, coś kombinować. Napierdolić się na live'ie chyba. Bez kitu. Pozdrów z bańki. Jak z bańki? Ja pozdrawiam tylko z łokcia. Jak mam 14 lat i bym miał 50 tysięcy subów, to by mnie wpuścili? Bartusz, koleżko,
Jak miałbyś kurwa 12 lat nawet i miałbyś 10 kasubów, jakbyś ładnie napisał, elegancko, że jesteś, masz kanał, dałbyś linka, to by cię wpuścili, dostałbyś akredytację. Byli kurwa youtuberzy z 10 kasubami, czy youtuberzy, twórcy. Twórcy z 10 kasubów, chłopaczki byli, mieli, normalnie siedzieli, nie? Nie jeden z opasków twórca do mnie podbił zdjęcie zrobić, tak? Podpisywałem się kolesiowi, tak o, podwinął koszulkę, normalnie nie miał kartki, mówi: podbiega z markerem, podpisz mi się. Mówię, gdzie? On mówi, na brzuchu. Dla chłopa tu Rafoniks na brzuchu namazałem normalnie. Fajnie było, naprawdę. Ej, za głośno muza, czy za cicho? Awersyjny kunstwot Herek Gdynia, Rafał Zajbogietka. Tak o! Za cicho? Ale zjebane te piosenki, co? Dobra, ja dopiszę te donaty, tylko strona mi się kurwa przycina. Ale już dopisuję, bez problemu. Pietę muszę wpisać, 5 razy. 3. Dobra, 3 razy 5. Pieta, dzięki wariacie za donajty. No i ogólnie powiem, że była sala VIP room dla tych, dla youtuberów, dla twórców był VIP room, taki VIP room, premium room, czy jakoś tak, premium arena, coś takiego, że wchodzisz, są te napoje, tam jedzenie itp., nie? I wszystko sobie bierzesz za darmo luzakiem. A tam w ogóle co było, nie? Tam jakieś kanapki przynosili przecież na stół, takie wiecie, no ładnie zrobione, nie wiecie jak to jest na takich imprezach. Kurwa, jak się rzucały tam na te kanapki niektórzy. Przynieśli jedną tackę, kobita mówi, że już nie będzie więcej. Kurwa, po trzy do ryja wkładali niektórzy, nie? Ja myślę, kurwa, zajebałby fotę na wiocha.pl w pierdoliu od buta to, nie? Takie kurwa chamstwo tam czasami kurwa się widziało, że chuj. I kanapki zabrali. Pamiętasz to ja ten ziomek, co se gadaliśmy? No, wariacie, ta! To ty! Pamiętasz, siedzimy na pufach, kurwa, kobita przynosi tackę kanapek, a kurwa tam jakaś youtuberka była, jest z nią chyba z 5 koleżanek, czy jakiś kurwa, nie wiem kto to był. Bo tam było, że za 600 zł, jak miał bilet VIP-a, to też wchodził na tą arenę tam do youtuberów od buta. I tam te kanapki przychodzili i ci z tymi biletami poszedli, nie? Po 3 do ryja pakowali, kurwa, ja pierdolę. Stoją przy tej tarce, jedna tu, już gryzie, bierze kolejną i napierdala jak chomik. Ja pierdolę, myślę, kurwa, jebać. Rafon, zajebistą koszulinę miałeś, jakie firmy? Zara. Zara koszula, za 9 dysk koszulaczek taki. Z galerii. Pozdro z LBN. Dzięki. Lublin, tak? Rafon zrobił. A, to było z koszuliną. Rafon, nagrasz coś z Isamu. Co ty myślisz, że będzie za mną nagrywał Isamu? Z takim petem Isamu nie nagrywa z takimi petami. Nie ta liga, wiesz, ja mam w chuj mało subów, nie? Wiesz o co chodzi? 38k to jest pryszcz, nie? Na tej YouTubie obecnej, dzisiejszej. Ile jest kanałów? Jest miliony kanałów, kurwa, jest milion ludzi. Nie ma szans. Kolego. Pogadać można na meetupie itp. I gadaliśmy, ale żeby coś nagrać, no co ty? Ja bym się wstydził zapytać. Awersyjny kunstwot Here, trzymaj się dziku. Normalnie. Kurwa, masz te 38, a jesteś bardziej znany niż ci,
co mają 300 tysięcy, to pozdro. No powiem ci szczerze, że masz rację trochę, bo na hali jak chodziłem, to w koszulkach innych, wiesz, streamerów, teamów, podchodzili też do mnie, nie? Z tym markerem i z tą kurwa tacką na autografy, bo tam Coca-Cola rozdawała takie do podpisywania autografów, to ziomale normalnie podbijały się, o Rafun, Rafun, a niektórzy nie poznawali. A było też coś takiego, że idę, stoi trzech koleżków, patrzą się, uśmiechają się, ale ja stoję ze swoją ekipką i słyszę, jak oni gadają między sobą, że boją się podejść, rozumiesz? Ja myślę, no kurwa, toż nie podejdę, nie powiem, żeby się nie bali, no. Czego tu się bać? Gościa, gościa kurwa 60 kilo, no normalnie podjeżdżać i gadać, nie? Chcesz podpis, to mów. Aż się niektórzy się bali, wstydzili, wiesz o co chodzi. Dziwnie, dziwnie. Masz na piwko, powiedz na kanale, że Crazy to cheater i nie umie grać w Go. Crazy, cheaterze! Masz na piwko? Powiedz na kanale, że Crazy to cheater i nie umie grać go. Czekajcie. Crazy, Jestem, jestem. jak ty nie umiesz w CS-a grać, bo cheatujesz, pozdro. Tak, cheatujesz, myszka Miki pozdrawia. Weź nie gadaj, jak to jest taki noob, człowieku. No zara. Dobra. Pozdrów łokciem nowie Dawida. Pozdrawiam. Tomka pozdrawiam też. Watus, dziękuwa. Dobra, zgasimy muzyczkę na chwilę. Ej, wiecie co jest grane? Ten jest 900. Ile jest ludzi na live? Czemu to tak jest, chujowo? 984. Kurwa. Ja tu relacje z meetupa wyjawiam. A tu kurwa nikogo prawie nie ma. Ja tu myślałem, że po meetupie będzie z 1500 widzów. No na Omegle to będzie, wiadomo, ale teraz, nie? Teraz. Teraz, kurwa, we need people. Elo, Rafon, pozdrów Mikiego i Baziego Skills, bliska. Pozdrawiam Mikiego i Baziego Skills. Tako, łokieto. Jest duszno, kurwa, naprawdę. Co, nawijać dalej o meetupie? 1000 ludzi już pękło. Dobrze, dobrze. Wiecie, na co liczę? Że jak będę odpalał streama o 19, to że zawsze o 19:30 będzie już te 1,5 ludzi. Bo mnie to wtedy motywuje. A tak jak ja, kurwa, czym się ten stream różni? Miesiąc temu było też po 900 ludzi, tak o... Coś, kurwa, nie tak jest, coś, kurwa, nie tak jest. A wiecie, ja zmieniam, kurwa, trochę bajerę itp. No staram się kręcić dobrą gadkę z wariatami, być miły dla każdego i na wszystko odpowiadać. Pozdrawiam wariatów z Iławy, Mariana i Malina. Łokieto, dzięki. I wiecie, no, bardziej taki robić te dalej śmieszne rzeczy, ale też w takim stylu, kurwa, a nie, że wszystko to, co kiedyś, że napierdolisz się desperadosem, leżysz jak szmata na fotelu i robisz siebie downa i pizdę. No, tak stylowo, nie? Pogadać, rozśmieszyć, ale żeby nie zrobić z siebie, kurwa, klauna typowego. Bo ten, kurwa, 500 tysięcy rzeczy na YouTube nagrywają i potem chodzą, pierdolą. Patolix, kurwa, Patolix. I chuj. Pa, jaką mam Pepsi w ogóle, ty. Wielkie, nie? Ty, pieniądz. Wyjeb mu łokcia. Normalnie wypierdalam bobułę. Tako. Czekaj. Jak to było? Nie Oglądaliście? łokcia ode mnie. Film o ustawkach na YouTubie? W tych o meczach? Co tam, ten stary film? Jeszcze to było w rozmowach w toku. O. Pomóż koledze, wypierdol mu bułę. I pokazywał z łokcia. I ten drugi krzyczy, ała, ała. No. Pomóż koledze, wypierdol mu bułę. Tak o. Eldoka, jak ty te łokiety walisz? A nie wiem, jakoś kurwa napałem. Pytałem cię na FB, gdzie pijecie? Jeździłbyś za free, no ale cóż, pozdro. Ale co, gdzie pijemy, gdzie bym jeździł za free? No słuchaj, stary. Mój moderator Beniu B, załatwiłem mu wejście normalnie na afterparty. Zwykły człowiek, nie był jakimś twórcą, a to była impreza dla twórców. Ja mówię, jedziesz ze mną, nie? Koleś mnie BM-ką przywozi. Miał opaskę tego VIP-a za 600. Normalnie, tylko podchodzimy do ochrony, oni tylko dowody każą wyjąć. Nawet nie sprawdzali, czy to YouTuber itp. I normalnie ze mną wbił. Bo ja pierwszy podjechałem i powiedziałem, Rafonik z Harry, gościu w dowodzik wyjęty i chuj. Rafon, siema, pozdro z Wrocka. Pozdrów Kasię z Iwna. Pozdrawiam Kasię z Iwna. O.
Jakie to BMW było? To było białe, QP czy coś takiego, ale nie wiem, bo nie znam się kurwa dobrze na autach. Nowe, białe takie było. Raz, dwa. Trzydrzwiowe, nie? No. To się chyba mówi czterodrzwiowe, kurwa. Nie, czterodrzwiowe to jest kurwa. No bagażnik, drzwi lewe, drzwi prawe. No kurwa trzydrzwiowe. Kurwa, zaraz wyjdę na downa. Nowe to było BMW, za 30 koła miało auto. I to używane, z 2009 rocznika to było. Ale zajebiste. Beniu zajebisty człowiek, nie? Dobrze liczę, nie? Kisnę, kisnę. To nie jest złe kiszenie. Kapustę se kurwa łukisz, ziomek. Ogóra kurwa zakiś. Dobra, wariaty, my tu gadu gadu. No co, chuj, pogadamy jeszcze. To ja do Nate wpiszę, puszczę muzyczkę. Ale ten fotel kurwa zaragowy, kurwie z łokcia. Salto zajebie jak paralotnia do tyłu i go połamie, bo mnie kurwa plecy mi się pocą od niego, nie? Skórzany kurwa fotelu. Bez kitu, człowieku. Zaraz się wkurwię i idę po stołek do dużego pokoju. Zadzwoń na losowy numer. Ja wiem, wariacie, co ja mam robić. Dzisiaj plany na live'a już są. Co ty myślisz? 3 dni streama nie było. Rafonix ma taki patent na streama dzisiaj, że chuj. To seria 1, tak? No to dobrze, dzięki za info. Dredziarz był, no dredziarz był. Normalnie, a wiecie co, dredziarz w ogóle, człowieku, z opaską twórcy załatwili. Dla chłopa opaskę twórcy, koleś kanału nie ma na YouTubie. Latał chłop gdzieś bez kolejki. Albo hot doga zamawiam, nie? Zamawiam hot doga, polewam se sosem arabskim, stoi dredziarz, wiecie, który, nie? Co ten, co chłop się w ten sypał na siebie ten, białko do ćwiczeń, no, odżywki. Się posypywał na dredy i się taczał w tym po podłodze, no, to wariat, on z Gdańska właśnie. To opaskę twórcy miał? Wiecie, zamawiam hot doga i sosem arabskim, mówię do dredziarzy, Rafał, pozdrawiam z Trudy, dzięki. Mówię do dredziarza, dawaj ten sos, napij się go. A on bierze tubę sosu arabskiego, pikantnego i do ryja leje i kurwa, się pytam, co jest, on ostre, ostre. Kurwa, jaki wariat. Normalnie do ryja z sosem polewał, kurwa, do hot dogów arabskim, kurwa, takim kino było, że chuj. Jaja jak skurwysyn były. Jak tam chłopaki Sprite? Pozdro Chrupek. Dzięki Chrupek. Właśnie, z Pride'ami się widziałem, bo był turniej, na Ergo Arenie, wiecie, dwie sceny były, jedna dla twórców śpiewały, gimpery, koncerty i inni, nie? Tam mieli ustalone było, o jakiej godzinie kto co śpiewa tam, kto na scenie, a po drugiej stronie scena CS-a i normalnie dwóch komentatorów i grały drużyny. I grała polska drużyna, Pride, gadałem, byłem, widzicie na vlogu, papieroska se paliłem, tam stałem z nimi, gadałem. Myszka Miki. Pozdrawiam Daniela PS. Crazy Łokieto. Łokieto dla Radziosława i Aliego. Pozdro. No. I ten, i stałem z Pride'ami, gadałem i był turniej CS-a. Chyba 3 czy 4 drużyny, nie pamiętam. 4, 4, bo z trzema by się chyba turniej nie wypalił, co? Chuj wie zresztą. Chłopaki wygrali 15 koła normalnie. Na turnieju, no. 15 koła wygrały te Pride'y. Ja stoję, tak gadam z nimi, peta i mówię, kto wygra te 15 koła? Oni mówią, że oni. Przed kurwa meczem mówili, że zgarną te 15 koła. No i zgarnęli 15 koła, tak o. Wygrali. Kozaki to są w CS-a, bez kitu. Te Pride'y, dobra drużynka. Normalnie na lunchu ten mecz był do obstawiania chyba. Także mogliście obstawiać na Pride'ów, to byście zgarnęli trochę skinków. Nie, 15 koła na wszystkich, nie? Na tam pięciu i coach chyba, nie? Czy tam menadżer, to sześć osób chyba. Nawet nie wiem, może i na pięciu. Pięciu albo sześciu w każdym razie.
Nie, nie chodzę teraz na siłkę. Top 4 drużyna w Polsce, te Pride'y. No widzisz. Elo, Melo, pozdro 600. Dziękuję, pozdro. Ej, ja w ogóle donate'ów nie wpisuję. Trzeba coś z tym zrobić, co? 5, 10, 18. Myszka miki, wariacik. A tak gadali mi na tesie, że ten myszka miki mi ciśnie. A mi koleś daje donate'y, to nie wiem, jakby mógł mnie cisnąć. Ładnie chcieli koleżce koło dupy narobić. Kretyny, kurwa. A to kurwa kumpel normalnie przecież. Dziękuję, wariacie. Pozdrawiam Kikiego i Rafona oraz Kingę. Pozdrawiamy Kikiego, dziękujemy. Wołkieś. Wysłałem donate i nie doszedł. Dojdzie za chwilę, spokojnie. Rafonik, ale nie zadawajcie mi takich pytań, kurwa, panowie. Normalnie się zachowujcie, nie zadawajcie. Ja wszystkie podkrętki wyczuwam, nie? Mam mózg, kurwa, potrafię myśleć. Nie daję się wkręcać w jakieś, kurwa, gówno. No. Trzeba dzisiaj na Omegle coś wyjaśnić, jakichś kurwa pedałów, co kutasami machają. Bez kitu. Bo brakuje mi tego. Jakiegoś ciapatego, wiesz, wjadę i mu puszkę Pepsi na kurwę mu wysadzę. Normalnie. Jaki masz delay? Opóźnienie? Ja wiem. 20 sekund. Wyślesz linka z koszuli Zara? No toż nie będę na live ci szukał. Pójdź do pierwszej lepszej galerii i każda galeria w Zarze, każdy sklep Zara teraz w Polsce pewnie ma ten sam asortyment, nie? Pewnie miesiącami zmieniają. Albo kurwa coś, co nie zajdzie, idzie na przecenę i wiesz. Powinieneś znaleźć tą koszulę teraz. 90 zł, 89 dokładnie. Dobrze leży, nie? Bo tam na metce pisze Zara Slim Fit, nie? Że szyta tak na slim, że nawet jak nie jesteś napakowany. Ha, za plecami to chuja, a nie gadanie. Za plecami to chujnia, a nie gadanie. Trzeba sobie pomagać, wariacik, pozdro. No pewnie, że tak. No i dziękuję za pomoc. Okej, to. No i kupisz tą koszulę, nie? Normalnie kupisz tą koszulę sobie. Ona slim fit szyta. Nawet jak nie jesteś koksem, a jesteś chudy, to i tak ci kurwa. Tak jak staniesz czy coś, to ci napręża wszystko, nie? Widać wszystko, nie? I tu kurwa obciśle tak ciasno fajnie, tu ma takie podszycie zajebiste, guziki tutaj, kołnierzyk, nie że jakiś rozjebany w trzy pizdy, nie? Tak ładnie wyprasowany jeszcze, pewnie jak się wypierze czy coś, to już kurwa taki nie będzie, nie? Ale tak oto zajebista koszula. Chociaż są tacy, co by na tym meetupie mnie wyśmieli, nie? Że 9 tych koszula, że tania, nie? Bo tam naprawdę niektórzy kurwa twórcy to mieli konkretne kurwa zegary, nie? Na rękach kurwa po 30 koła ze złota. No co kurwa, nie wnikam, nie? Jak ja w koszulce za 9 dych tam wjechałem. Jeszcze kurwa, śmiech jak chuj, co? Rafon, mówisz to od siebie, czy po prostu reklamujesz? A co ja robię? Pozdrawiam Rumcajsa z Suwałk. No multi zajebisty koleś, no pewnie, że multi spoko koleś, gościu. I się jakie giereczki są grane? Co chłopiem? H1 plecak na plecy zarzucamy, kurwa, bierzemy quada, jedziemy normalnie, kurwa, sobie. Tak o. Nie no, no starałem się naprawdę dobrze wyglądać tam, nie? Nie noszę, ja akurat nie noszę jakiś bransolet, kurwa, łańcuchów czy czegoś. Koszulaczka se zajebałem z Zary, spodenki sobie zajebałem, kurwa, skropa za 120 zł, no i chuj, wyjebane tam. Wyjebane mam, czy mi ktoś będzie mówił, czy ja to w kropie kupiłem, czy w Zarze, tam dobrze wyglądałem i tyle, nie? I mam w piździe.
kulturalnie, kurwa, pomyliłem się, założyłem na meetupa koszulkę afterową na imprezę, to pojechałem, kupiłem drugą i kurwa założyłem na aftera nową. No i chuj. Nie chciałem w tym samym latać, nie? Poza tym cały dzień w meetupie w koszulce się latało z 10 godzin, to już się przepociła, to pojechałem z Beniem, kupiliśmy sobie po koszuli na after i normalnie wbiliśmy na imprezkę w koszuleczkach świeżo kupionych. Jaja jak chuj były. No. A kozaki byli, tak jak mówili, że ci najebią? No i ci powiem szczerze, że to zawsze się kończy na kablu, tak? Kończy się na kablu. Zaczyna się w kablu. Zaczyna się w necie, kończy się w necie, rozumiesz? To już nie jeden człowiek się przekonał o tym, nie? Że takie, to jest tylko takie pierdolenie, nie? To jest pierdolenie takich, wiesz, typów, kurwa, co chcą? Chcą, ale nie mogą, nie? Wiesz, o co chodzi? Bo gadać, a ruszyć dupę, to co innego, nie? Nie dość, że jak przyjdzie już do czego, to on, to typ, który tak pierdoli, nie przyjedzie, bo po pierwsze albo mu się nie chce, albo jest za daleko, albo nie ma pieniędzy, albo nawet jak już by przyjechał, to nic by nie zrobił, bo by kurwa nie mógł, no chłopie. Team Prinis, Harry, niedługo dojeżdżamy Pride'ów. Nie wiem, nie wiem, nie wnikam. Pride, ja kibicuję Pride'om, zajebiście się z chłopami gadało, nie? I wygrywają, i to się liczy, są kozakami dla mnie. I ja stawiam na Pride'ów. Normalnie jak będzie na lunchu Prinis vs Pride, to normalnie na Pride'ów daję. To kurwa wszystkie skiny oddaję na Pride'ów. To piłeś z Merganim i Multim piwko? Whiskacza z lodem. Pozdro Marcin, tutaj Crazy Alkoholik, X2. Dziękuję. No Crazy, Crazy tam ostro waliłeś drinks, nie? Tam Crazy'emu wódkę zostawili normalnie, chłopy jakieś z imprezy wychodziły z baru, wódy tyle wypili z nowej butelki, to kurwa oddali dla chłopaków. Ja tam w pierwszy dzień jak przyjechałem, to jedno piwo wypiłem, na afterze wypiłem 3 szklany whisky, więcej nie. Bo ja tam dostałem kopertę, nie? Na wejście do klubu. Kopertę z napisem Rafonix. I tam wyjąłem, a tam takie banknociki były dolarowe, nie? Takie zabawkowe, jak w Monopoly masz. I tam za trzy... Elko Rafon, pozdro ze Strudny. Ludzie, dawać donaty, zwracamy za taksówki. Dziękuję. Się przyda, bez kitu się przyda. Bo kurwa... A zresztą, co ja tam będę pierdolił o pieniądzach, jebać. No i dostałem te banknociki i tam 10 dostałem, to za to mogłem 3 szklany whisky se kupić, nie? A tako za gotówkę szklana whisky to 16 zł kosztowała. To za te banknoty, to jakby to na PLN-y przeliczyć, to tak z 5 dych by wyszło, nie? No. No fajny event był, zajebisty. Za 30 minut grają Pride. Sprawdź na lunchu, dobra stawka jest, zobacz. Postawiłbym, ale nie mogę, bo SteamGuard jest na pękniętym telefonie, nie? Muszę zanieść do naprawy telefonu. A nie mam kurwa hajsu, żeby go teraz robić. Tym telefonem vloga nagrywałem, nie? Dobry kurwa ten. Jakość dobra wyszła, bez kitu, nie? Samsung Note 3, nie? Ale konkretnie kurwa ci powiem. Zajebiście. Dobra, wejdę na TS-a coś pogadać, dopiszę donaty, żebyście nie słyszeli tylko mojej mordy, tylko jeszcze coś. Halo, odmutowywać się tutaj, ty. Myszka, dzięki za donaty, wariacie. Siema, Simon. Siemanko. Siema wszystkim. Rafał, pozdrów dobrych graczy tybilskich Bombiego. Pozdrawiam Bombego, Jakę Mastacha. Życzę powodzenia w kasynku. Marcin, kolejny No. donate wjeżdża. No ja tu wszystko podopisuję. Teraz, tylko mi się Halo? stroneczka. Elo, elo. Stroneczka się Siemanko. kurwa tnie. Ej, Marcin, przypomniał mi się, jak z Multim i Merganiem tańczyłeś. Tak? No. Dobra Wiksa, co? To był niezapomniany widok, nie? Śmiałaś się, siedziałaś, nie? Kolano, kurwa, machane. Beka była. Nie, za kolano. Zagrasz w Hurt World? A zagram, zagram, ale nie na live, wiesz? Odcinki teraz będę...
Teraz naprawdę biorę się konkretnie za nagrywki na kanał, bo tak jestem kurwa zmotywowany po przyjeździe z meetupa do nagrywania wszystkich kurwa gierek, tam fazowania kurwa śmiechów, chichów, robienia kurwa dymów w chuj. Normalnie człowieku taki power jest, że z każdego live'a to będziecie zadowoleni wychodzić, tak mi się wydaje. Dobra, poleciał donate. Czekam na Wrocław i pijemy dalej z chłopakami, Crazy. Normalnie jest kurwa pite. A ty też, Crazy, wpadasz do Wrocka? No, normalnie. No to Do elegancko. Wrocławia tak samo mogę wjechać. Daleko nie mam. Ej, Marcin, czytałeś prywatną wiadomość na TS-ie ode mnie? Nie. To przeczytaj. Serio, na fejsie piszecie sobie? Nie, Nie, bo to już na mi się nie TS-ie. chce wstawać. Wiesz, jak mnie nogi bolą po tym chodzeniu po tej Ergo Arenie, ja ledwo chodzę, nie? Który kanał? Na który kanał będę nagrywał? Na ten, co teraz jestem. Widzisz? Przecież tutaj na nim streamuję, tak? Radziosław, dzięki za donate. Nie pisz tak, Radziosław, wiesz? Radziosław, dzięki za donate. Nie pisz tak, Radziosław. Ładne masz kolanko. Tak? Wylizałbyś, kurwa, mi kolano? Kolejne Ze czwartego śmietaną. donate'a zajebanego. Chyba trzeciego. Czwartego. Pierdolisz. No? To 12. No? Jak myszka Miki szaleje, a ty coś pierdolisz. Dziękuję, wariacie. Łukieto. Jak my robimy konkurs, to będzie do najpierw zajebie. Masz jeszcze na piweczko? To niezły konkurs, Ty w kurwa. PN-ach, on w euro, jo. No. Wiem, że się wyzywają bot Steve na moim TS-ie, w chuj się cisną.